Dzień dobry, to jest podcast Szkoła Jakości. Nazywam się Artur Mydlarz i podzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania jakością, ciągłego doskonalenia i zarządzania produkcją. Zapraszam serdecznie. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Szkoła Jakości. Jeżeli masz problem z mapowaniem procesu, jeżeli nie wiesz, jak dobrze podejść do tego procesu, jeżeli wierzysz w to, że mapowanie procesów jest potrzebne w organizacji, przynosi jej benefity, a jeżeli jeszcze w to nie wierzysz, to jesteś w jeszcze lepszym miejscu, bo dzisiaj podzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat mapowania procesów. Duże firmy, duże organizacje nie wyobrażają sobie pracy bez mapowania procesów. Branża lotnicza, automotive, branża wielkoseryjna lub też branże, w których dochodzi do jednostkowych produkcji, ale bardzo złożonych komponentów, bardzo złożonych, dużych, rozległych projektów. Procesy pozwalają nam wdrożyć szybko nowego pracownika, mieć standard, do którego możemy się odnieść i pracować według niego. Gdy pojawi się jakaś na przykład odchyłka, niezgodność, no to pierwsze co to pytamy, czy był zachowany standard, czy był zachowany proces. Bez zmapowanego procesu możemy robić bardzo wiele rzeczy, które nie przynoszą rezultatów, nie dają wartości. Tutaj też wchodzimy trochę w lean. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny porozmawiać z Michałem Brzuchaczem, który jest młodym adeptem, młodym człowiekiem, który próbuje stawiać swoje pierwsze kroki w produkcji, w lean, w jakości. Jest jeszcze studentem, ale świetnie sobie radzi i też pracuje już na swoją przyszłość, mógłbym powiedzieć tak. I dzisiaj też będzie tak jakby prowadził ten podcast ze mną, gdzie ja odpowiem na jego pytania. Także zapraszam serdecznie, jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o mapowaniu procesów. Cześć Michał, miło Cię widzieć po raz kolejny. Cześć Arturze, również miło mi Cię widzieć. Kolejne tematy jakościowe do przedyskutowania dzisiaj. Zaczniemy od mapowania procesów, nie? Dobrze. Jak dobrze wiemy, Arturze, jest czas. W ogóle jeszcze raz chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Wszystkich osób, które nas oglądają i będą nas słuchać. Dzisiaj temat mapowania procesów, tak jak wspomniałeś, Arturze, jest wiele rodzajów mapowania procesów, ale skupimy się głównie na tym takim chyba najpowszechniejszym, czyli flowcharcie, tak? Tak, no inaczej w diagramie procesu, flowcharcie, no sporo jest metod mapowania procesów. Należy je dobierać oczywiście do tego, co chcemy osiągnąć, do tego, co chcemy zrobić, no, ale ja rekomenduję, jeżeli chcemy spisać dany proces, jeżeli chcemy opisać procesy w organizacji na bazie ISO 9001, też, bo to też w jakimś stopniu ISO rekomenduje, żeby opisywać procesy, no to najlepszym rozwiązaniem będzie najprostsze rozwiązanie, czyli flowchart, czyli diagram procesu. Dobrze, to teraz powiedz mi, Arturze, jak powinien wyglądać taki flowchart? Flowchart budowa. Okej. Żeby dobrze zrobić flowchart, to powinniśmy poznać jego elementy, jego kolejne punkty, jakie mogą być użyte w właśnie opisie procesu. Jeżeli ktoś z Was, a zakładam, że jeżeli jesteście inżynierami, to rozumiecie, czym są algorytmy, no to opis procesu, flowchart za pomocą flowchartu czy diagramu procesu, to jest nic innego jak swoistego rodzaju algorytm, który opisuje kolejne kroki procesu. No i oczywiście, tak mówiąc już od podstaw, no powinniśmy zacząć od wejścia, od samego początku. Oczywiście powinna być u góry nazwa procesu, ale na początku pierwsza operacja, która opisuje, co będziemy robić. No i na samym końcu powinno być zakończenie danego procesu, czyli co dzieje się z na przykład produktem, jeżeli produkujemy produkt, po zakończeniu danego procesu produkcyjnego, na przykład przesunięcie na magazyn. Na takim przykładowym pierwszym aspektem, jeżeli opisujemy proces produkcyjny, to powinno być pobranie materiału z magazynu. I tutaj też taka uwaga już od początku. Jeżeli opisujemy procesy w organizacji, to warto je podzielić na odpowiednie działy, bo też niestety spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś opisuje cały proces produkcyjny od momentu zamówienia materiału dostawcy i wysłania materiału tirem do klienta. No, to nie jest najlepszy pomysł, no bo te procesy powinny ze sobą współgrać, nie? I to już to wtedy tworzy system. Więc powinniśmy, z mojego punktu widzenia oczywiście, tworzyć procesy w danym zakresie danego działu. Czyli tak jak jest produkcja, no to w produkcji, w logistyce, procesy logistyczne,
przed produkcją i po produkcji, czy procesy sprzedażowe, procesy jakościowe i tak dalej, i tak dalej. Znaczy właśnie mi się tak kojarzyło, być może źle, że właśnie ten, tak jak zawsze mówisz, ten flowchart to jest takie wewnątrz zakładowe, wszystko, co, wszystkie procesy, które się dzieją w naszym zakładzie, a VSM, Value Stream Mapping, już stricte ponoć, jak zawsze tak to rozszerzam, że to są jakby trochę dwie inne rzeczy i wtedy wychodzi też poza ten zakres naszego przedsiębiorstwa. Czy dobrze myślę, Arturze, czy raczej trochę błędnie? Znaczy nie, masz dobre myślenie, dobre podejście, bo VSM opisuje cały przepływ materiału, nie? Od wejścia do wyjścia. To jest to, o czym mówiłem, żeby tak nie robić przy flowcharcie. Czyli tu mówimy w VSM-ie, że od samego nawet bierzemy czasem dostawców, tam rysujemy na tym VSM-ie, jak te samochody przywożą właśnie materiał, jak wywożą. A diagram pokrewieństwa to są procesy wewnętrzne, ale procesem wewnętrznym też jest proces logistyki, nie? Który opisuje, jak magazynować materiał, jak go pobierać. Procesem wewnętrznym jest też proces wyboru dostawców. Nie? Proces zaakceptowania dostawców to są procedury, procesy wewnętrzne, które opisują dla inżynierów jakości, dla zakupowców, na przykład jak wybrać dostawcę, jakie wybrać kryteria, jak go ocenić, przepraszam. I podobnie mamy też procesy choćby finansowe, czy HR-owe, czy jakościowe. Fajnie jest mieć rozpisany proces, jak przeprowadzić audyt na przykład za pomocą diagramu procesu, bo to też ułatwia pracę później kolejnym inżynierom, ale skupmy się na produkcji, no bo to jest moim zdaniem najważniejszy aspekt firmy produkcyjnej, produkowanie. I tutaj często brak dobrze opisanych procesów sprawia chaos, sprawia to, że nie ma standardu, no i sprawia to, że są problemy później jakościowe, bo jeżeli ludziom nie podaje się jakiegoś standardu, pomysłu na to, jak wykonać daną operację, dany proces, no to będą robić to po swojemu zazwyczaj i ciężko wtedy złapać jakiś punkt odniesienia, żeby zdefiniować, czy coś jest zgodne z wymaganiami, czy nie. To Arturze, powiedz mi teraz w takim razie, jakie informacje powinny być zawarte w takim każdym rozpisanym procesie, w tej naszej cegiełce? Czy powinna być to tylko nazwa procesu, czy powinno być coś tam dopisane, rozpisane, a może gdzieś indziej powinno być zapisane, co powinno być w tym procesie? W każdym kroku procesu powinniśmy mieć rozpisaną, nazwałbym to operację, nazwałbym to czynność i powinniśmy mieć przypisaną odpowiedzialność do danej czynności. Też jest ważny aspekt, bo często tego brakuje i szczególnie jeżeli dochodzi do styku różnych procesów, no to później dochodzi do dyskusji, czy to jest moja odpowiedzialność, czy kogoś innego, a mi się wydawało, że ktoś inny ma to zrobić, a nie ty i tak dalej, więc tego często brakuje. Warto to z boku na dole tej danej operacji dopisać osobę, która jest odpowiedzialna za wykonanie danej czynności. Nie musi to być imię i nazwisko oczywiście, to może być najlepiej dział, nie? Dział logistyki, dział produkcji, operator produkcji i tak dalej, i tak dalej. No, muszą być dopisane z mojego punktu widzenia materiały pomocnicze do danej operacji, czyli mogą to być na przykład kryteria akceptowalności danego produktu, jeżeli mówimy o kroku na przykład kontrola jakości w procesie, no to przypiszmy tam do tego punktu, z lewej strony to się zazwyczaj robi, dodaje się materiały pomocnicze, jak choćby rysunek techniczny, specyfikacje, kryteria akceptowalności, jeżeli istnieją, jakieś SOP, wizualizacje i tak dalej, czy na przykład katalog wad. Przypiszmy to, żeby ludzie też patrząc na taki proces wiedzieli, gdzie mają szukać sobie pomocy. No i warto, jeżeli istnieją zapisy z danego kroku operacji, to warto umieścić je z prawej strony w odpowiedniej oczywiście ikonie i pokazać, jakie dokumenty na przykład powstają po danej operacji. Już zostawiam przy tej kontroli jakości i tam na przykład będą zapisy o wykonaniu kontroli jakości albo potwierdzenie wykonania kontroli jakości, na przykład w jakimś systemie operacyjnym, SAP, innym i tak dalej. Ja często zauważyłem też taki błąd, że miesza się właśnie operacje z zapisami, z wymaganiami, wszystko powstaje w jednym ciągu. Fajnie jak proces rozpisany jest w ten sposób standardowy, gdzie korzystamy z wszystkich jego elementów, czyli z wejść do danej operacji oraz tego, co uzyskujemy, dokumentację, czy zapisy, czy
potwierdzenia jako wyjście na kolejny krok procesu. To jest po prostu kolejny krok. No tutaj możemy mieć też taki inny przykład, przyczepiłem się tej kontroli jakości, ale na przykład dajmy na to no, frezowanie na jakiejś maszynie. Więc co będzie wejściem do takiego frezowania? No będzie jakiś program. Warto opisać w tym procesie, jaki to będzie program. To będzie jakiś przyrząd produkcyjny na przykład, nie? Że korzystamy z jakiegoś standardowego przyrządu produkcyjnego, na którym umieszczamy dany nasz materiał surowy, który jest obrabiany, też go opiszmy. Nie, nie piszmy weź przyrząd numer XXX, tylko obrabianie danego elementu na frezarce i z lewej strony wpiszmy składowe. Często to jest problem, że firmy robią z procesów instrukcje stanowiskowe. W takim sensie, że podchodzą do opisu procesu jak do instrukcji stanowiskowej. To ma być zgrubny opis, gdzie mają być podane kolejne elementy kolejnych operacji wraz właśnie z wejściem do danej operacji i z wyjściem z danej operacji. Tak. Dobrze, czyli niby ogólnie, ale jednak żeby była jakaś tam ta specyfika gdzieś tam była zapisana, co tam się dzieje, kto jest za to odpowiedzialny. Powiedz mi, czy taki diagram procesu powinien się znajdować w jakimś miejscu w firmie dostępnych dla wszystkich? Nie wiem, czy to powinno być dla każdym stanowisku, czy powinno być to w jakimś jednym miejscu, gdzie się wchodzi na produkcję, czy gdzieś w menadżmencie, jednak w części biurowej? Jeżeli chodzi o opisy procesów, stworzyłbym jedną dużą taką mapę procesów, które są ze sobą powiązane, stworzyłbym z tego cały duży system i na pewno powinno być to dostępne na stałe dla osób, które zarządzają procesami, dla technologów, dla inżynierów jakości, dla właścicieli procesu. One powinny być tworzone oczywiście razem z osobami, które są odpowiedzialne za dany proces, ale to jest całkiem inny punkt. Jeżeli chodzi o dostępność na hali, na produkcji, ja bym od tego uciekał. Dlaczego? No bo te procesy powinny żyć i powinny się doskonalić. Ogólnie bym odszedł od drukowania procesów, od dostępności ich na papierze. Jeżeli jest taka możliwość i możemy sobie na to pozwolić, to jest 2022 rok, utrzymałbym jakiś system komputerowy, w którym mamy te procesy rozpisane i to może być nawet Excel. Ja widziałem w Anglii świetną firmę, która produkowała części dla Boeinga, dla Airbusa. Oni mieli wszystkie procesy rozpisane w Excelu, tylko to była jedna, jedyna wersja dostępna. Było wiadomo, że ona jest oficjalna i że to jest proces, według którego trzeba pracować. I procesy te rozpisane według właśnie diagramu procesu powinny być wyjściem do tworzenia na przykład instrukcji stanowiskowych, które są na miejscu, do tworzenia operation sheetów i tak dalej, które będą dostępne dla pracowników, no ale też trzeba to nadzorować w odpowiedni sposób i weryfikować, czy one są spójne z procesami, które mamy rozpisane w tej naszej głównej jakby macierzy procesu, jak to nazwać, systemie procesów, który istnieje. Dobrze, to teraz jeszcze takie pytanie, Arturze, powiedz mi, czy procesy powinny być jakoś oznaczone, inaczej, czy te wszystkie czynności, które się dzieją właśnie w tym procesie, w tym diagramie procesu, czy powinny mieć jakieś znaczki? W sensie, o co mi chodzi? Że spotkałem się też z takim zapisem, że na przykład jakieś tam kontrole były zapisane gdzieś tam obróconym, gdzieś tam obrócony, to jest jakiś obrócony kwadrat, tu jakiś prostokąt, to jest jakby normalnie jakaś tam część operacyjna, tutaj jakieś transportowe, też jakieś strzałki takie inne, jakieś tam czynniki. Mhm. Czynności transportowe, po prostu to są jakieś strzałki, czy to powinno być faktycznie jakoś tak urozmaicone tymi wszystkimi jakimiś różnymi obrazkami, czy jednak powinno być to normalnie gdzieś tam rozpisane w prostokątach? Wiesz co, jeżeli byśmy się stricte trzymali definicji i tego, co wiesz, mówi diagram procesu, no to nie ma jakiegoś rozróżnienia na różnego rodzaju operacje i różnego rodzaju czynności. Nie? Ja wiem, o czym mówisz, bo na przykład w PFD jest taki proces flow diagram, jego stosuje się w automotive w przypadku na przykład tworzenia PIP-upu, no to tam mamy rozróżnienie. To jest taki dość specyficzny sposób rozpisywania procesów, gdzie są różne znaczki.
do opisania różnych czynności, na przykład jak przenoszenie materiału, jak czynność, która dodaje wartość, czyli obróbka, jak kontrola. Niemniej jednak ja zawsze wychodzę z założenia i lubię łamać zasady. Nie powinniśmy sobie narzucać jakichś przekonań, jakichś, wiesz, zasad zewnętrznych, tak, bo tak, no chyba że klient wymaga, nie? To wtedy nie mamy nic do gadania, podpisujemy kontrakt, ale zróbmy coś, co nam pomoże w organizacji, nie? Jak nam pomagają krzyżyki przy tych naszych oznaczeniach operacji, bo wtedy szybciej wiemy, co to jest, czy jakiś trójkąt, czy jakieś kółko, no to zróbmy to, tylko ustalmy to w całej organizacji, ustalmy te zasady, żeby każdy je rozumiał, co to oznacza. Jeżeli tylko to pomaga, no to zróbmy to, nie? To też pamiętajmy o tym, że opis procesów ma nam pomagać w organizacji, ma nam przynosić na koniec lepsze zyski, nie? Bo jak ktoś wie, jak ma wykonać daną operację, dany proces, no to jest mniej chaosu, mniej problemów, mniej powtarzania czynności, mniej błędów. Jeżeli tylko to pomoże, to jak najbardziej. I też właśnie fajne pytanie zadałeś, żeby się nie ograniczać, jeżeli prowadzimy dział jakości, czy produkcji, czy w ogóle firmę, do tego, że musi być tak i tak, bo nie może być inaczej. Róbmy to, co nam przyniesie na końcu rezultaty, korzystając z dostępnych narzędzi, ale też je rozwijajmy, jeżeli mamy pomysły i widzimy w tym wartość. Dobrze, to jeszcze mam takie pytanie związane z długością takiego diagramu. No bo tak, są czasami sytuacje, że jest bardzo dużo tych wszystkich operacji, a czasami nawet się łączą ze sobą halami, że nie wiem, parę ładnych hal z sobą współpracuje i by nam to wyszło takie dosyć długawe, bym powiedział. Czy uważasz, że w takim razie to powinno być jakoś podzielone, a jeżeli tak, to ze względu na co? Tak, zdecydowanie. I powinniśmy mieć kilka poziomów procesów, tak jakby, nie? Bo na przykład na samym poziomie, na samej górze, tak jakbyśmy popatrzyli na organizację, jak działa, no to jest sposób współpracy między poszczególnymi działami, pomiędzy finansami, pomiędzy produkcją, pomiędzy logistyką, pomiędzy jakością, utrzymaniem ruchu i tak dalej, i tak dalej. To tworzy jakiś jeden proces, który pozwala firmie produkcyjnej działać. Nie? To jest taki master proces, mógłbym powiedzieć, że taki główny proces, no ale na takiej podstawie nie jesteśmy w stanie określić, co robić, jak to robić. Nie? No i wtedy musimy zejść poziom niżej, nie? Tak jakby się zagłębić w poszczególne działy, co one robią, co robi produkcja, co robią finanse, co robi zapewnienie jakości. No i też, jeżeli na przykład wejdziemy do działu zapewnienia jakości, no bo to jest mój konik, mogę się na ten sposób bardzo dobrze wypowiadać, możemy mieć różne rzeczy związane z zapewnieniem jakości. To może być zapewnienie jakości dostawców, produkcji czy klienta, nie? No i też tam musimy wejść w poszczególne aspekty, jak wygląda praca w danych obszarach i schodzimy jeszcze niżej do kolejnych procesów. Na przykład w zapewnieniu jakości dostawców będziemy mieć właśnie wybór dostawcy i zatwierdzenie, czy na przykład zarządzanie wyrobem niezgodnym od dostawcy, czy jak działać w przypadku reklamacji i tak dalej, i tak dalej. Więc schodzimy do poszczególnych kolejnych kroków. O co chodzi? O to chodzi, żeby nie tworzyć takich bardzo dużych, rozległych procesów, na przykład z tego poziomu piątego, nie? Rozpisywać sobie na kartce wszystko na takim właśnie szczegółowym poziomie, na przykład jak działa cała produkcja, nie? Wszystkie procesy, jak są ze sobą powiązane i tak dalej, tylko powinniśmy schodzić do poszczególnych kolejnych poziomów. Jakie powinny być długie te procesy? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To już powinno wynikać z jakiegoś doświadczenia, żeby ktoś się po prostu w tym nie pogubił. Nie ma jakiegoś określonego, że może być rozpisanych, nie wiem, 50-60 operacji czy 100. Warto mieć na uwadze ten poziom, na którym się znajdujemy danego procesu. I jeżeli na przykład też to jest taka fajna uwaga, jeżeli, bo też procesy mogą się ze sobą wymieniać, nie? Na przykład wejdziemy do procesu produkcyjnego, no i tam będzie na przykład jakaś odnoga w trakcie kontroli jakości i mamy wyrób niezgodny, nie? No to wchodzi nam proces zarządzania wyrobem niezgodnego, nie?
i nie rozpisujemy tam znowu, jak postępować z tym wyrobem niezgodnym, gdzie go zgłaszać, co z nim robić, tylko dajemy adnotację na przykład do procesu, który już istnieje, który jest gdzieś opisany, zdefiniowany i linkujemy go, nie? Tak mówiąc trochę wprost. Więc to jest ważne, żeby tych procesów bardzo nie rozbudowywać, korzystać z zasobów, które są i starać się właśnie zrozumieć, na jakim poziomie jesteśmy. Czy to jest poziom działu, czy to jest poziom jakiegoś zakresu pracy danego działu, czy to jest wejście bardziej szczegółowo w dany proces taki operacyjny, który wykonuje na przykład dany człowiek czy operator i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to jeszcze tylko mam jedno w sumie pytanie odnośnie tego, kto albo w jakich grupach, jak dużo osobowej powinno się właśnie robić taki diagram? Czy to powinni być współpraca operatorów gdzieś tam z technologami, z inżynierami procesu, czy może gdzieś wyżej trzeba szukać? Okej, to jest właśnie ten aspekt, trzeba zrozumieć, na jakim poziomie jesteśmy. To jest pierwsza rzecz. I dwa, z mojego punktu widzenia musi być tak zwany, nie wiem jak to nazwać do końca, moderator mapowania procesu. Powinna być osoba, która moderuje ten proces w takiej grupie, która zna się na prowadzeniu diagramu procesu i jak, wiesz, ustawić całe, wszystkie te klocki po kolei, tak mówiąc kolokwialnie. I do tego powinny być zaangażowane osoby, które pracują w danym procesie. To też jest częsty błąd, niestety, że procesy są rozpisywane albo przez osoby decyzyjne, przez, nie wiem, brygadzistów, przez na przykład mistrzów, przez menadżerów, a często nie zaprasza się właśnie osób, które są bezpośrednio zaangażowane w dany proces, które wiedzą najlepiej, jak ten proces wygląda i jak powinien, co powinien zawierać. I wtedy często tworzą się takie procesy widma, których koniec końców nikt nie korzysta, no bo jak sam pewnie wiesz, jak ktoś ci narzuca do wykonania dany proces, pomimo tego, że ty pracujesz w danym miejscu i robisz to trochę inaczej, no to mało kto się będzie do tego stosował. No, tym bardziej, że często jest tak, że te procesy nie są najlepiej rozpisane, no bo jak ktoś może rozpisać dobrze proces, jeżeli tam nie pracuje. W takim zespole powinien być moderator, powinny być osoby zaangażowane w danym miejscu. Fajnie, jak jest na przykład BHP-owiec też. Fajnie, jak jest ktoś związany właśnie z jakością, jeżeli nie jest, z logistyką, nawet do procesów produkcyjnych, żeby rozwiewać takie wątpliwości związane z niektórymi aspektami, czy transportowymi, czy możliwościami właśnie z zapewnieniem jakości, czy kontroli, po to, żeby stworzyć no, fajny proces. I to też, co jest ważne, że mapujemy stan obecny, nie? Nawet jak on nie jest idealny, bo właśnie często jest tak, że gdy zaczynamy mapować procesy, dostrzegamy to, że no, my nie robimy tego optymalnie. Niektórzy też, jeżeli mają taką właśnie mindset, takie podejście jakościowe do ciągłego doskonalenia z linem, no to już by tu chcieli coś poprawić, no to przecież to jest bez sensu, bo niepotrzebnie robimy ten krok, moglibyśmy to skrócić, nie? Tutaj na spokojnie, z zespołem, który jest takim 7, 8, 6 osobowym, w zależności tego, jak rozległy jest proces, ustalmy to, co jest tu i teraz, a później będziemy mieć możliwość do doskonalenia, bo właśnie też dobrze rozpisany proces robimy po to, żeby mieć punkt wyjścia do doskonalenia, usprawniać kolejne kroki i patrzeć na to troszkę szerzej, czy to, co robimy, to właśnie nie jest marnotrawstwo. Tak, właśnie to, co powiedziałeś, że możemy sobie na bieżąco, możemy sobie zwizualizować, zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje w procesie. Oraz no, jest to też dobra rzecz przy problem solvingu, no bo w momencie, kiedy gdzieś tam wychodzi jakiś problem, no to łatwiej jest nam to wszystko zwizualizować, ok, to tu wychodzi to stąd, to idzie tutaj, to tu gdzieś musi być jakiś problem, nie? W tym miejscu, w tym stanowisku. Także na pewno jest to też bardzo przydatne. Dobrze, aha, jeszcze a propos, chciałem tak dodać, właśnie tak jak powiedziałeś, że robimy to zawsze na stan obecny. Słyszałem właśnie kiedyś, że jak zapytano się osób z Toyoty, jeżeli chodzi właśnie o standardy, to czasami wymyśla się standard, stworzy się standard, ale na przykład pracownicy zmieniają go jeszcze 3 razy w ciągu dnia, ponieważ już w momencie tworzenia standardu wymyślili coś nowego, co mogliby właśnie zmienić, żeby to było jeszcze doskonalsze. Także właśnie tak jak powiedziałeś, no nie możemy się po prostu bać tych ciągłych zmian, że okej, teraz jest to tak, ale za chwilę to może być inaczej. Dobrze. Myślę, Arturze, że to tyle, odpowiedzieć na wszystkie moje pytania, chyba że coś jeszcze dodać, co uważasz za istotne.
Co chciałbym dodać na koniec, to żeby korzystać z tworzenia procesów i nie tylko w produkcji, nie tylko na produkcji, ale również tych procesów pomocniczych w organizacji. Bo ja wiem, że i zdaję sobie z tego sprawę, że czasami cały czas zasłaniamy się tym, że brakuje czasu, że nie mamy czasu, że musimy pracować, ale uwierzcie mi, że później ratuje to wiele problemów, wiele sytuacji stykowych przy współpracy. To jest też genialny sposób na wdrożenie nowego pracownika. No, masz tu, chłopie, proces, tak wygląda, tak są kolejne kroki. Przeczytaj to sobie, jeżeli coś jest niejasne, porozmawiamy, ale po takim czymś taki człowiek będzie dużo łatwiej pracował w organizacji, wiedział, gdzie ma iść, co zrobić, jaki jest kolejny krok, niż właśnie chodził, domyślał się, dopytywał i też no, zawracał innym głowę w danych procesach, w danych tematach. A uwierzcie mi, to nie jest trudne, żeby usiąść, nie wiem, na godzinę, dwie i spisać kilka razy w tygodniu wszystkie procesy, na przykład w dziale, nie wiem, logistyki, w dziale jakości, w dziale finansów, a później to już jest. Tylko ewentualnie można coś delikatnie zmieniać, poprawiać, jak są usprawnienia, a to naprawdę ratuje sytuację i nie tylko organizacji i pracowników, ale też przełożonemu. Bo sam wiem z doświadczenia, jak byłem szefem, że jak przychodzi nowa osoba, czy jak ktoś czegoś nie wie, to najłatwiej przyjść do szefa i zapytać się, to co mam teraz zrobić, to co mam teraz zrobić. Tak jest kolejny krok. A taki rozpisany dobrze proces takie sytuacje po prostu niweluje. Dobrze, myślę, że rozwiałeś wszystkie wątpliwości, Arturze, że odczarowaliśmy ten diagram procesu. Myślę, że dla wszystkich jest to jasne, a myślę, że jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakiekolwiek pytania, no to oczywiście zachęcamy do pytań w komentarzach. Pewnie, super. Dzięki, Michał, za fajną rozmowę, za ciekawe pytania. I tak jak mówisz, mam nadzieję, że pomogliśmy przekonać niektórych do właśnie diagramu procesu. Dzięki za dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i tak to wyglądało. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Daj mi znać proszę w komentarzu lub możesz do mnie napisać artur@inżynieriajakości.pl. Opowiedz o swoich przeżyciach, słuchając ten podcast. Może nie o przeżyciach, ale o doznaniach. Czy taka forma Ci się podoba? Czy uczysz się czegoś nowego? I daj mi jeszcze też znać, jak można byłoby to rozwinąć. Czego oczekujesz, jakich tematów? Ja chętnie pomagam i chętnie odpowiadam na różne pytania. Bo tworzę ten podcast dla Was, żeby Wam się po prostu podobał, żebyście czerpali z niego korzyści. Po więcej, jeżeli chcecie bardziej praktyczną wiedzę, mógłbym powiedzieć tak, zapraszam na nasze szkolenia szkołajakości.pl, gdzie znajdziecie szkolenia w bardzo przystępnych cenach, specjalistyczne. No i zapraszam na bloga inżynieriajakości.pl, gdzie znajdziecie sporą dawkę artykułów na temat jakości lin i produkcji. Za dzisiaj bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Artur Mydlarz.